główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny. W tym serwisie zobaczą Państwo m.in. podkreślanie naszej tożsamości, naszych symboli narodowych i uczenie dzieci, że z tą biało-czerwoną flagą przez wieki o wolność i o niepodległość walczyli nasi przodkowie. W stolicy regionu odbyły się uroczystości z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nastały rozbiory, a potem era powstań narodowo-wyzwoleńczych, które niestety upadały. Pamiętają o polskiej historii. Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Grillowanie, nasza taka narodowa dyscyplina sportu. Sezon grillowy dzięki sprzyjającej pogodzie można uznać za otwarty. W stolicy regionu na placu przed pomnikiem bojownikom o polskość Śląska Opolskiego odbyły się uroczystości z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie wydarzenia podniesiono flagę na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Hanna Honisz. Powiewające biało-czerwone flagi w przestrzeni publicznej oraz na prywatnych budynkach wyrażają miłość do ojczyzny. Święto flagi ustanowione zostało w 2004 roku. Jak postrzegają je Opolanie i turyści odwiedzający nasz region? Patriotką jestem, więc wywiesiłam. Narodowy symbol, także niektórzy sąsiedzi obowiązkowo co roku wywieszają. Nie zachowałem się do końca jak obywatel. Ponieważ nie mam gdzie wywiesić, tak prawdę powiedziawszy, ale gdzieś tam opodal one wiszą. To jest tak jak modlitwa, flaga. Jestem Polakiem, jestem człowiekiem, jestem ten i to jest zawsze tam, bo od x lat przecież to zawsze wywieszaliśmy. Czy pan wywiesił flagę może dzisiaj z okazji święta? Dzisiaj przez 2 maja, pani kochana. Święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nie znam. Od 20 lat mamy takie święta. Być może, ale nie, ja nie z tych typów. Pomysłodawcą Święta Flagi był dziennikarz Andrzej Zaporowski. Wybór 2 maja nie był przypadkowy. Chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. Wielka głębia historii wielu pokoleń, które za tą flagę umierało, za te barwy poświęcało swoje życie, to co najlepsze. W związku z tym, oddając cześć fladze, barwom narodowym, oddajemy też cześć tym wszystkim ludziom, którzy, dla których była to wskazówka w życiu przez wiele, wiele pokoleń. To święto ma szczególną wartość, a dla mnie, jako nauczyciela z wieloletnim stażem, wartość edukacyjną. Bo to właśnie podkreślanie naszej tożsamości, naszych symboli narodowych i uczenie dzieci, że tą biało-czerwoną flagą przez wieki o wolność i o niepodległość walczyli nasi przodkowie. Barwy narodowe są dla nas ważne, towarzyszą nam w najważniejszych momentach i tych takich bardzo dużych uniesień, no na przykład podczas imprez sportowych jesteśmy szczególnie dumni z naszych biało-czerwonych, ale też w takich bardzo trudnych momentach, których niestety nie brak w naszej historii. Zawsze ta biała-czerwona nam towarzyszyła. 15 października 2003 roku do Laski Marszałkowskiej wpłynął poselski projekt autorstwa posła Edwarda Płonki Zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie, ustanawiający m.in. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Czasem orła na nim brak, to jest właśnie polska flaga. Opolu święto uczcili przedstawiciele urzędów, żołnierze, ale też dzieci i seniorzy. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Dziś poza świętem flagi obchodzimy Dzień Polonii i Polaków mieszkających za granicą. O tym, jak nasi rodacy pielęgnują pamięć o polskiej historii i tradycjach, opowie Państwu Maciej Wójtowicz. Wielka migracja to jeden z największych ruchów polskiej ludności, która opuszczała granice kraju. Przyczyn należy upatrywać w ówczesnej sytuacji patriotyczno-politycznej. Nastały rozbiory, a potem era powstań narodowo-wyzwoleńczych, które niestety upadały, więc to był główny przyczynek do wyjazdów. Potem pojawiły się względy ekonomiczne.
to początek XX wieku, ale także już po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość, ale nie miała niestety miejsc pracy. Ludzie wyjeżdżali za chlebem. Szacuje się, że obecnie przy blisko 39 milionach obywateli w kraju, prawie 21 milionów wybrało życie za granicą. Polskie diaspory istnieją niemal w każdym państwie, jednak najwięcej rodaków, bo blisko 10 milionów, wybrało życie w Stanach Zjednoczonych. Jest tutaj dużo Polonii w naszej okolicy, są kościoły polskie, polska szkoła, stowarzyszenia, są polskie spotkania i imprezy, jest kilka polskich sklepów też. Teraz na święto Konstytucji będzie uroczyste podniesienie polskiej flagi w naszym sąsiednim mieście w Allentown. Drugą najpopularniejszą destynacją naszych rodaków jest Brazylia. Tam Polonia liczy blisko 3 miliony osób. W filmie dokumentalnym pod tytułem O czym szumią Araukarie Dariusz Deberny pokazuje historię migracji Polaków do Brazylii, ich życie i to, jak kultywują oni polskie tradycje. Bohaterami filmu jest m.in. małżeństwo państwa Mafaldy i Alfonso Sicora. Są oni czwartym pokoleniem polskich emigrantów przybyłych do kolonii w Don Pedro II, powstałej w drugiej połowie XIX wieku. A jak bym poszedł do szkoły, to nie umiał po brazylijsku rozmawiać, bo w domu się ino po polsku rozmawiał. Moja babka ino po polsku umiała rozmawiać, to w domu ino po polsku. Potem do szkoły siostry księdze polskie i brazylijskie, to co jak się nauczył po brazylijsku, to jest fajnie. Mamy też naukę tam po polsku na kolonii, co ja jest koordynatorką. Takie festiwale się robi, dzieci mają grupy folklory polskie, ubranie polskie mają, typu Krakowiek. Rodziny robią chleby, robią pierogi, robią syr, masło. Nasze dzieci to strasznie lubią polskie jedzenie i to tak się żyje po polsku. Trzecia co do wielkości polska diaspora znajduje się w Niemczech, gdzie żyją blisko 2 miliony naszych rodaków. Nasz związek należy do najstarszej organizacji, bo w tym roku będzie już 102 lata miał. Na pierwszym miejscu stawiamy naukę języka polskiego jako ojczystego. Tutaj bardzo dużą rolę spełniają nasze szkoły na terenie całych Niemiec. Dzieci i młodzież uczymy tradycji polskich, geografii polskiej. Historię Związku Polaków w Niemczech oraz realia niemieckiej Polonii przedstawia inny film Dariusza Debernego pod tytułem Pod znakiem rodła. Jednak bez względu na kraj zamieszkania, o krzewienie polskiej kultury wśród Polonii dba Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Sztandarowym projektem opolskiego oddziału stowarzyszenia jest Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki, zrzeszający ponad 100 artystów wraz z rodzinami z całego świata. Jego tegoroczna 7. edycja odbędzie się na początku lipca. W 103. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego władze województwa w imieniu mieszkańców regionu oddały hołd i uczciły pamięć bohaterów walk o niepodległość Śląska. Kwiaty złożono pod pomnikiem czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Początek maja to czas, kiedy świętujemy różne rocznice i ważne święta upamiętniające to, kim jesteśmy. Jesteśmy tu po to, żeby oddać hołd, żeby pamiętać, ale też i po to, żeby przekazywać tą wiedzę kolejnym pokoleniom, żeby pokazywać i uczyć od najmłodszych lat nasze dzieci i młodzież, że to, co jest nam dane teraz, ten stan, w jakim się znajdujemy, ten pokój i wolność, którą mamy, nie było zawsze naszym udziałem i nie jest nam dane raz na zawsze. Noc z 2 na 3 maja to jedna z najważniejszych dat w historii Polski XX wieku, dlatego że ona naprawdę miała istotny wpływ na to, jakiego kształt przybrała Rzeczpospolita w okresie międzywojennym i to również miało duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego tego kraju. Natomiast dla nas, dla mieszkańców Śląska Opolskiego, to miejsce symboliczne i miejsce niezwykle ważne. Tożsamość wyraża się w tym, że jesteśmy dumnymi Polakami w Europie, świadomymi swoich korzeni właśnie tutaj na Śląsku Opolskim. I stąd, jak co roku Samorząd Województwa Opolskiego, taki w tym roku, znalazł się tutaj pod pomnikiem czynu powstańczego, aby oddać hołd tym, którzy przelewali krew za to, żeby Polska wyglądała tak jak dziś. Powstanie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Najważniejsze walki III Powstania toczyły się na Górze Świętej Anny. Starcia trwały 2 miesiące. W wyniku tego zrywu Rada Ambasadorów zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska.
Podział był też korzystny dla Polski gospodarczo. Na przyłączonym terenie znajdowały się 53 z 67 istniejących kopalni, 22 z 37 wielkich pieców oraz 9 z 14 stalowni. W Nysie odbyło się dziś uroczyste poświęcenie sztandaru miejscowego Stowarzyszenia Diabetyków. Został on zakupiony w ramach honorowego patronatu Marszałka Województwa Opolskiego. O szczegółach Jakub Słupecki. Mieszkańcy Nysy obchodzą święto flagi w szczególny sposób. Związane jest to ze chrztem sztandaru lokalnego Stowarzyszenia Diabetyków. A ze mną jest prezes stowarzyszenia, pani Krystyna Duda. Dzień dobry, pani Krystyno. Dzień dobry. Oto więc właśnie, jeżeli chodzi o sam chrzest, dlaczego akurat dzisiaj? No dzisiaj jest święto flagi przede wszystkim i obchodzimy w tym roku 20-lecie stowarzyszenia, powstania Stowarzyszenia Diabetyków w Nysie. Jeżeli chodzi o samo stowarzyszenie, to 20 lat to już naprawdę sporo wydarzeń, które udało się zorganizować. Tak, tak. Wiecznie coś się dzieje, robimy marsze po zdrowie, robimy spotkania różne z lekarzami, z diabetologami, z dietetykami, z burmistrzem, ze starostą. Także cały czas się coś dzieje. Spotykamy się w środę, a większość w czwartek od 15 jesteśmy zawsze co tydzień. Ile osób uczestniczy właśnie w takich spotkaniach? Ile osób się angażuje tutaj z lokalnego środowiska? No jest nas w ogóle 118 osób, w ogóle członków, a angażuje się gdzieś tak ponad 60 osób, przychodzi zawsze na zebranie. Jeżeli chodzi o kolejne lata samego funkcjonowania stowarzyszenia, czy planują Państwo już jakieś wydarzenia? No tak, w listopadzie, 12 listopada planujemy obchody 20-lecia, to będą takie huczne w Domu Kultury tu w Nysie z udziałem wszystkich organizacji społecznych, burmistrza, starosty. I również Państwa zapraszamy na 12 listopada do Nysy na świętowanie obchodów 20-lecia stowarzyszenia. Agencja Restrukturyzacji nalicza i wypłaca ekoschematy za ubiegły rok. Niektórzy są zadowoleni z efektywności systemu i optymistycznie patrzą w przyszłość, podczas gdy inni wyrażają obawy co do nowych regulacji. W województwie opolskim proces rozpatrywania wniosków dobiega końca. Jeśli chodzi o województwo opolskie, największą popularnością w roku 2023 cieszył się ekoschemat rolnictwo węglowe oraz dobrostan zwierząt. W rolnictwie węglowym złożonych zostało ponad 11 tysięcy wniosków, a około 1000 wniosków zawierało deklaracje dobrostanu zwierząt. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie obsługujemy wniosków z deklaracją dobrostanu zwierzęcego, ponieważ czekamy na zatwierdzenie projektu rozporządzenia w sprawie stawek. Dotychczas zrealizowano płatności dla ponad 90% wszystkich wniosków. U nas już jest decyzja, pieniążków chyba nie ma jeszcze na koncie, ale decyzja jest. Jest nawet, powiem, jest lepiej niż żeśmy myśleli. Jednak rolnicy na Opolszczyźnie mają mieszane uczucia co do ekoschematów. W przyszłym roku gospodarze będą uważnie obserwować, jak zmiany wpłyną na ich działalność i czy system warunkowości będzie sprzyjał ich interesom. Tutaj wszystko się rozbija o szczegóły. Tak? Każde gospodarstwo tutaj będzie jakby musiało być traktowane indywidualnie. Jedne gospodarstwa mogą powiedzieć, że no, skończyło to się w miarę jeszcze rozsądnie, ale wiele gospodarstw, które na przykład nie prowadzi tych praktyk, będzie stratnych, bo będą miały tylko i wyłącznie podstawową płatność. Boimy się tego, że jeżeli jakiś procent rolników zgodzi się na to płatne ugorowanie, to za chwilę może być to odebrane przez, nie wiem, stronę decyzyjną jako sygnał do tego, że jest obszar jednak do wprowadzenia z powrotem ugorowania, że tak powiem, obligatoryjnego. Ekoschematy realizują wszystkie cele środowiskowe i klimatyczne wspólnej polityki rolnej dotyczące łagodzenia zmian klimatu i ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze oraz ochrony bioróżnorodności. Wielu rolników jest jednak im przeciwna, czemu dali wyraz w trakcie tegorocznych protestów. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na placu Konstytucji 3 Maja w Opolu, do którego doszło dziś po godzinie 13. Volkswagen Caddy po zderzeniu z autobusem przewrócił się na dach. Poszkodowanym udzielono pomocy lekarskiej. Strażacy oraz policjanci z ruchu drogowego wyjaśniają okoliczności wypadku. W
pędził motocyklem przez miasto z prędkością 141 km na godzinę. Policjanci już po chwili zatrzymali mężczyznę do kontroli. 21-latek stracił prawo jazdy na 3 miesiące oraz został ukarany wysokim mandatem. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza podczas długiego majowego weekendu. ZUS sprawdził zwolnienia lekarskie mieszkańców regionu. Nie wszyscy dostaną zasiłek chorobowy. W pierwszym kwartale tego roku pozbawiono prawa do zasiłku chorobowego 81 osób z 791 poddanych kontroli. Kwota cofniętych bądź wstrzymanych świadczeń sięgnęła ponad 113 tysięcy złotych, co jest najwyższą kwotą od kilku lat. Co trzeci student zarabia w Polsce między 4 a 6 tysięcy złotych miesięcznie. To o 16,5% więcej niż rok wcześniej. Wynika z raportu Student w pracy programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Warto pamiętać, że dla osób poniżej 26 roku życia zatrudnionych na umowę zlecenie, pensja brutto jest równa temu, co faktycznie wpływa do ich kieszeni. Piękna pogoda i majówka przyciągają nad Jezioro Turawskie tłumy ludzi z całego kraju. Jednak mieszkańcy regionu wciąż pamiętają, że w ostatnich latach wracał problem sinic. Jak będzie w tym roku, to sprawdzała Izabela Zapisek. Teraz jest tak, a jeszcze rok temu było tak. Letnia pogoda w tym roku przyszła wcześniej. Wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi sinic. Póki co nad Jeziorem Turawskim wypoczywa mnóstwo turystów. Jeszcze się nie kąpaliśmy, ale już tutaj mam zamiar wejść do tej wody. Jak nie dzisiaj, to jutro na pewno. Jeszcze żyję, nic mi nie jest. Po wczorajszej kąpieli. Jednak nie wszyscy są chętni do kąpieli. Ja na razie do wody nie wchodzę. Jeszcze nie wiem, jak byłam tutaj 2 lata temu, to jeszcze były glony i w ogóle nie można było wejść do wody. W ogóle nie było widać wody, tylko cała woda była zielona. Zdaniem dyrektora Biura Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu problem występowania sinic to nie tylko sprawa matki natury. Uważam, że społeczeństwo za bardzo chce luksusu, a samo powoduje, że wody są zanieczyszczane, czego mogą być efektem na przykład nadmierne zakwity. Zakwity są, były i będą i to jest naturalne. Możemy mieć wpływ, czy będą one ponad normy i niech każdy zacznie od siebie. Podobne zdanie odnośnie zanieczyszczania jezior mają pracownicy lokali gastronomicznych położonych nad jeziorem. Też ludzie wrzucają śmieci do jeziora, bo po prostu to widać, nie dbają o to, zostawiają plastiki, zostawiają jedzenie. Gdyby tego z pewnością nie było, byłoby to jezioro, myślę, czystsze i na pewno każdy z nas mógłby częściej je użytkować, prawda? Chyba o to chodzi, żeby tu przyjeżdżać, spędzać mile czas z rodziną. Należy pamiętać, że Jezioro Duże póki co nie jest uznawane za kąpielisko. Izabela Zapisek, Kurier Polski. Sezon grillowy dzięki sprzyjającej pogodzie można uznać za otwarty. Na ruszcie lądują kiełbasy, steki czy szaszłyki. Jakich zasad powinniśmy przestrzegać, gdy chcemy rozpalić grilla? To sprawdzał Jakub Słupecki. Karkówki, kiełbasy, kurczaki i coraz częściej warzywa pojawiają się na naszym ruszcie. Grill jest nieodzownym elementem spędzania majówkowego długiego weekendu. Teraz grillowanie przy takiej temperaturze to jednak jest problem, nie? Może powiedzieć, że to jest wyzwanie wręcz. Wręcz wyzwanie, trzeba się schłodzić lodem. Pies też się męczy, bo sierść jeszcze zimowa. Ogólnie grillowanie nasza taka narodowa dyscyplina sportu. A jeżeli chodzi o taką marynatę, to jaką marynatę pan najbardziej poleca? Polecam marynatę klasyczną właśnie, jak mówię. To jest sól, pieprz, cebula, majonez można ze 2 łyżki na kilogram, półtora, kto jak lubi. Właśnie, no i troszkę wody tej mineralnej, żeby szybciej... A możemy zerknąć? Oczywiście. Tak to wygląda. O, świetnie, to taka w mleku jeszcze tutaj widzę. To jest majonez, woda mineralna i właśnie taka po prostu mieszanka. Choć chętnie rozparamy grilla, ważne, aby nie zapomnieć o osobach, które przybywają w okolicy. Tak by nasz wypoczynek nie był dokuczliwy dla innych plażowiczów czy sąsiadów. Grillować można wszędzie tam, gdzie jest to bezpieczne, mówiąc najprościej. Najczęściej powtarzane pytanie, czy można grillować na własnym balkonie. Żaden przepis polskiego prawa wprost o tym nie mówi, że nie wolno grillować, natomiast jest szereg przepisów mówiących o przepisach pożarowych, czyli nie można grillować sprzętem, który ma otwarty ogień, gdy na balkonie znajdują się sprzęty łatwopalne, ale w tym takim szczególnym czasie tej majówki, gdzie jest wesoły nastrój, może nie chciałbym mówić o tych konsekwencjach prawnych, które oczywiście mogą nas spotkać, jak mandat, czy też odpowiedzialność już karna za spowodowanie pożaru, bo do tego też może dojść,
chciałbym mówić o takich sytuacjach dobrosąsiedzkich. No, nasze prawo do wypoczynku nie powinno jednak naruszać prawa do wypoczynku innych osób. Kopcący, śmierdzący grill na balkonie, czy też głośno puszczona muzyka na plaży nam może się podobać, ale niekoniecznie osobom, które są obok nas. W kulturze gastronomicznej przyjęło się, że grill nie jest najzdrowszą formą obróbki pożywienia. Ale czy jest tak na pewno? Zdecydowanie pozytywną rzeczą w kontekście żywienia jest fakt, że grillowanie, podobnie jak pieczenie, jest to obróbka, która pozbawia mięso znacznej ilości tłuszczu, przez co po prostu osoby mające problemy z, nie wiem, z nadwagą, z otyłością, gdzieś tam problemy z wrażliwością insulinową, no, spożywają tych kalorii mniej. I to jest na pewno zdecydowanie ten aspekt pozytywny. Choć mięso najczęściej pojawia się na ruszcie, to coraz częściej towarzyszą mu warzywa. Od warzyw tak naprawdę wymagamy, żeby dostarczyły nam mikroelementów, witamin, w tym witamin oraz błonnika pokarmowego. Więc w momencie, kiedy poddamy takie warzywo obróbce cieplnej, no to wiadomo, błonnik nam zostanie. Natomiast witaminy generalnie są niezbyt odporne, są dość wrażliwe na działanie wysokiej temperatury i przy takim dłuższym czy bardziej agresywnym grillowaniu, no jeśli chodzi o witaminy, no to tutaj raczej za dużo ich w tym momencie w warzywach nie uświadczymy. Oczywiście walory smakowe jak najbardziej. Tegoroczna upalna majówka zachęca do spędzania czasu przy grillu z rodziną i znajomymi. Pamiętajmy jednak o ostrożności i przygotowywaniu posiłków na żywym ogniu w kontrolowanych warunkach. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Tym materiałem kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Zaraz po nim prognoza pogody i rozmowa dnia, w której gościem Hanny Honisz będzie profesor Stanisław Micieja. Zapraszamy także na kolejne wydanie naszego serwisu o godzinie 21.30. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.